jak namówić do spowiedzi? Myślę, że trzeba jednak coś z tym pytaniem zrobić. Bo nie da się chyba nikogo namówić do spowiedzi. Można przekonać. I przy tym tej terminologii bym się trzymał. Bo jeśli ja przynajmniej po sobie, i mówię to świadectwo ze swojego życia, wiem, że życie własne uświęcające jest pełne radości, ono mnie niesie, ja jestem po prostu w dłoniach Boga, to nie wyobrażam sobie, żeby bez tego Boga móc żyć. A jak wiemy, grzech jest tym oddaleniem od Boga. Możemy zewnętrznie wyglądać pięknie, cudownie, mogą nas wszyscy podziwiać, ale wewnętrznie jesteśmy umarli. Więc do tego bym przekonywał kogoś. Jeśli nie chcesz być człowiekiem martwym, ale człowiekiem pełnym życia, no to chciej wyznać swoje grzechy, chciej zwrócić się do miłosierdzia Bożego, złożyć to w dłoniach czy w ranach Jezusa Chrystusa, a On odpuszcza i wtedy daje Ci po prostu niesamowitą łaskę, łaskę uświęcającą, po prostu Bóg, wtedy jesteś w ramionach Pana Boga, więc myślę, że w taki sposób bym chciał kogoś przekonać, nie tyle namówić, bo to jest tylko i wyłącznie w wolności. Jak wiemy, spowiedź jest niczym innym, wyznanie grzechów, jak wejście w łono Boga. Wchodzimy w łono Boga i rodzimy się. No Bóg nas rodzi. No, stajemy się wspaniałymi nowymi ludźmi, więc no, tak bym kogoś przekonywał, po prostu przekonywał. Jeśli chcesz mieć łaskę uświęcającą, jeśli chcesz być radosny, nie tylko takim uśmiechem zewnętrznym, ale wnętrze, żeby Twoje było radosne, żebyś żył, no to skorzystaj z wielkiego daru miłosierdzia. Po prostu. Więc zachęcam, przekonuję Was do tego, aby korzystać z tego wielkiego daru Bożego miłosierdzia. Życie nie znosi próżni. Kiedy jedno z małżonków się odsuwa, to w życiu drugiego robi się dziura.